Witam Państwa na kanale Przepowiednie i Prorocy. Dzisiaj opowiem Państwu o Annie Katarzynie Emmerlich, niemieckiej mistyczce i stygmatyczce, która żyła na przełomie XVIII i XIX wieku w Niemczech. Urodziła się 8 września 1774 roku w bardzo ubogiej chłopskiej rodzinie. W domu było ich dziewięcioro, dlatego plony z uprawianej lichej ziemi z trudem wystarczały na utrzymanie tak licznej rodziny. Do szkoły chodziła tylko parę tygodni. W jej domu panowała za to atmosfera modlitwy i zdrowej pobożności. Już jako dziewczynka doświadczała łask mistycznych. Ukazywał jej się Pan Jezus i Matka Boża. Ona sama uważała te doświadczenia za coś zwyczajnego. Myślała wtedy, że także inne dzieci mają podobne wizje. W swoim sercu odczuwała, że Bóg wzywa ją do życia całkowicie poświęconego dziełu zbawienia ludzi. Nie mogła jednak od razu wstąpić do klasztoru, gdyż nie miała odpowiedniego posagu. Z tego powodu została służącą w pewnej rodzinie. Swoje codzienne obowiązki wykonywała z wielkim oddaniem. Mając 24 lata, otrzymała stygmaty korony cierniowej. Na jej głowie pojawiały się rany, które ukrywała podnoszoną stale opaską. W końcu w 1802 roku została przyjęta do zgromadzenia sióstr augustianek w Agnetenbergu. W zakonie była surowo traktowana, znosiła jednak cierpliwie wszystkie trudności i upokorzenia. W 1811 roku, w okresie wojen napoleońskich, jej klasztor został poddany przymusowej laicyzacji. Musiała go opuścić wraz z innymi siostrami. Przygarnął ją do siebie francuski ksiądz Lambert. W tym czasie bardzo poważnie zachorowała i została całkowicie sparaliżowana. Pan Jezus wybrał ją, by się do Niego upodobniła, i to w tajemnicy Jego męki, którą nieustannie rozważała. Przed jej oczyma przesuwały się kolejne sekwencje okrutnego cierpienia Pana Jezusa, które na podstawie jej słów zostały spisane przez poetę i pisarza Clemensa Brentano. Tak powstała bardzo znana książka Bolesna męka naszego Pana Jezusa Chrystusa według widzeń świętobliwej Anny Katarzyny Emmerlich. Zamieszczony w niej opis stał się głównym źródłem inspiracji do powstania filmu Mela Gibsona Pasja. Podczas pełnej cierpienia choroby Katarzyna otrzymała całkowitą stygmatyzację, gdyż pojawiły się rany na jej rękach i nogach oraz rana przebitego boku. Przez 11 lat karmiła się jedynie codzienną komunią świętą i przyjmowaną wodą. Wieść o stygmatyczce rozeszła się po całych Niemczech. Osoby, które ją odwiedzały, często otrzymywały łaskę wiary oraz wewnętrznej przemiany dotychczasowego życia. Swoim heroicznym przykładem głosiła ludziom prostym i wykształconym, biednym i bogatym, że dzięki Chrystusowym ranom zostaliśmy uzdrowieni. Błogosławiona zmarła 9 lutego 1824 roku. Jan Paweł II beatyfikował ją 3 października 2003 roku na rozpoczęcie roku Eucharystii. Powiedział wtedy: Błogosławiona Anna Katarzyna Emmerlich kontemplowała bolesną mękę naszego Pana Jezusa Chrystusa i doświadczała jej w swoim ciele. Dziełem Bożej łaski jest to, że córka ubogich rolników, żarliwie szukająca bliskości Boga, stała się znaną mistyczką. Jej ubóstwo materialne stanowi kontrast z bogactwem życia wewnętrznego. Zdumiewa nas cierpliwość, z jaką znosiła dolegliwości fizyczne, a także wywiera na nas wrażenie siła charakteru nowej błogosławionej oraz jej wytrwałość w wierze. Anna Katarzyna Emmerlich miała szereg wizji na temat drogi krzyżowej Pana Jezusa, jak również wiele objawień Matki Bożej. Ujawniono jej obraz czyśćca
Przekazała nam również obraz tego, co muszą znosić dusze czyśćcowe po śmierci. Z jej wizji wynika, że tylko niewielka część dusz idzie od razu do nieba. Przekazała nam również obraz Kościoła końca czasów i tą wizję postaram się Państwu przedstawić dzisiaj. Widziałam różne części Ziemi. Mój przewodnik wskazał mi Europę i pokazał mi piaszczyste miejsce. Wyrzekł te znaczące słowa. Oto wrogie Prusy. Pokazał mi następnie punkt najbardziej wysunięty na północ, mówiąc. Oto Moskwa, niosąca ze sobą wiele zła. Mieszkańcy odznaczali się niesłychaną pychą. Zobaczyłam, że zbrojono się i pracowano wszędzie. Wszystko było ciemne i zagrażające. Zobaczyłam tam świętego Bazylego i innych. Tu dygresja, na Placu Czerwonym jest katedra świętego Bazylego. Ujrzałam pałac o lśniących dachach, na nim stał szatan na czatach. Widziałam, że spośród demonów związanych przez Chrystusa w czasie jego zstąpienia do piekieł kilku się niedawno rozwiązało i wskrzesiło tę sektę, widzącej najprawdopodobniej chodziło o masonerię. Zobaczyłam, że inne zostaną uwolnione. Ujrzałam straszne skutki działań wielkich propagatorów światła. Wszędzie tam, gdzie dochodzili oni do władzy i przejmowali wpływy albo dla obalenia kultu Bożego oraz wszelkich praktyk i pobożnych ćwiczeń, albo dla uczynienia z nich czegoś równie próżnego, jak używane przez nich słowa. Światło, miłość, duch. Usiłowali pod nimi ukryć przed sobą i innymi opłakaną pustkę swoich przedsięwzięć, w których Bóg był niczym. Mój przewodnik poprowadził mnie wokół całej ziemi. Musiałam przemierzać bez przerwy ogromne jaskinie pogrążone w ciemności. Widziałam w nich ogromną ilość osób błąkających się wszędzie, we wszystkich kierunkach i zajętych mrocznymi dziełami. Wydawało się, że przebiegłam wszystkie zamieszkałe miejsca globu, widząc w nich tylko ludzi pełnych wad. Widziałam coraz to nowe zastępy ludzi wpadających jak gdyby z góry w to zaślepienie nieprawością. Nie widziałam żadnej poprawy. Musiałam wchodzić w te ciemności i patrzeć wciąż na nowo na złośliwość, zaślepienie, przewrotność, zastawione zasadzki, mściwe żądze, pychę, mamienie, zazdrość, chciwość, niezgodę, zabójstwo, rozwiązłość i straszliwą bezbożność ludzi. Wszystkie rzeczy, które jednak nie przynosiły im żadnej korzyści, ale czyniły ich coraz bardziej zaślepionymi, nędznymi i pogrążały ich w coraz głębszych ciemnościach. Często miałam wrażenie, że całe miasta znajdowały się na bardzo cienkiej skorupie ziemi i grozi im wkrótce stoczenie w otchłań. Zobaczyłam ludzi wykopujących dla innych rowy lekko zakryte, ale nie zobaczyłam dobrych ludzi w tych rowach ani nikogo, kto by do nich wpadał. Widziałam wszystkich tych złych, jak gdyby byli ogromną, ciemną przestrzenią rozciągającą się od jednego krańca ziemi do drugiego. Widziałam ich w nieładzie, w hałaśliwym zamieszaniu, jak na wielkim jarmarku, zakładających różne grupy podsycające się do zła. Ujrzałam masy ludzi, które mieszały się ze sobą, popełniając wszelkie rodzaje czynów grzesznych. Każdy grzech pociągał za sobą inny. Często wydawało mi się, że pogrążam się jeszcze bardziej w noc. Droga prowadziła stromo w dół. Była przerażająca, oplatała całą ziemię. Widziałam ludy wszystkich ras, noszących najróżniejsze szaty, wszystkie pogrążone w tych obrzydliwościach. Często budziłam się pełna przygnębienia i przerażenia. Księżyc świecił spokojnie przez okno, a ja modliłam się jęcząc, aby mi nie kazano więcej patrzeć na te przerażające sceny. Wkrótce jednak znów musiałam wejść w te straszne ciemności i patrzeć na popełniane w nich obrzydliwości. Znalazłam się raz w obrębie grzechu tak strasznego, że wydawało mi się, że jestem w piekle i zaczęłam krzyczeć i jęczeć. Wtedy mój przewodnik powiedział: jestem przy tobie,
a nie może być piekła tam, gdzie ja jestem. Wydawało mi się, że widzę miejsce bardzo rozległe, w którym więcej było światła dziennego. Było to jakby miasto należące do tej części świata, na której mieszkamy. Zostało mi tam ukazane straszliwe widowisko. Zobaczyłam ukrzyżowanie naszego Pana Jezusa Chrystusa. Zadrżałam aż do szpiku kości, bo byli tam tylko ludzie naszej epoki. Męczeństwo Pana było straszniejsze i bardziej krwawe niż to, które wycierpiał od Żydów. Zobaczyłam z przerażeniem wielką liczbę ludzi znanych mi, nawet kapłanów. Wiele linii i ścieżek od tych ludzi błądzących w ciemnościach prowadziło do tego miejsca ukrzyżowania. Mój przewodnik rzekł do mnie: zobaczyłaś obrzydliwości, którym ludzie zaślepieni oddają się w ciemnościach. Zobaczyłam niezliczony tłum prześladowanych, nieszczęśliwych, dręczonych i męczonych w naszych czasach, w różnych miejscach. I zawsze widziałam, że przez to dręczono Jezusa Chrystusa we własnej osobie. Żyjemy w czasach godnych pożałowania, w których nie ma schronienia przed złem. Gęsta mgła grzechu ciąży nad całym światem. I widzę ludzi czyniących rzeczy najbardziej obrzydliwe, spokojnie i obojętnie. Widziałam to wszystko w wielu wizjach, gdy moja dusza była prowadzona przez liczne kraje całej ziemi. Potem ujrzałam męczenników nie czasu obecnego. Był to rok około 1820, lecz czasów przyszłych. Jednak już widzę, jak się ich prześladuje. Teraz przytoczę Państwu wizję Katarzyny Emmerich mówiącą o burzeniu kościoła katolickiego. Zobaczyłam ludzi z tajnej sekty podkopującej nieustannie wielki kościół. Najprawdopodobniej widzącej chodziło tutaj o masonerię. I zobaczyłam blisko nich obrzydliwą bestię, która wyszła z morza. Miała ogon jak u ryby, pazury jak u lwa i liczne głowy, które otaczały ją jak korona jej największą głowę. Miała pysk szeroki czerwony, była w cętki jak tygrys i okazywała wielką zażyłość wobec burzących. Kładła się często pośród nich, gdy pracowali. Oni zaś często wchodzili do pieczary, w której czasami się chowała. W tym czasie widziałam tu i tam na całym świecie wielu ludzi dobrych i pobożnych, przede wszystkim duchownych, znieważanych, więzionych i uciskanych. I miałam wrażenie, że któregoś dnia staną się męczennikami. Kościół był już w dużej mierze zburzony. Także pozostało jeszcze tylko prezbiterium z ołtarzem. Ujrzałam burzących, jak weszli do niego razem z bestią. Wchodząc do kościoła z bestią, burzyciele napotkali tam potężną niewiastę pełną majestatu. Zdawało się, że spodziewa się dziecka. Szła bowiem powoli. Nieprzyjaciół ogarnęło przerażenie na jej widok, a bestia nie mogła postąpić nawet o jeden krok. Wyciągnęła w powietrzu najbardziej wściekłą szyję w kierunku tej niewiasty, jak gdyby chciała ją pożreć. Lecz ona odwróciła się i upadła na twarz. Zobaczyłam wtedy bestię uciekającą w kierunku morza, a nieprzyjaciele biegli w wielkim nieładzie. Zobaczyłam kościół świętego Piotra i ogromną ilość ludzi pracującą, by go zburzyć. Ujrzałam też innych, naprawiających go. Linia podziału pomiędzy wykonującymi tą dwojaką pracę ciągnęła się przez cały świat. Dziwiła mnie równoczesność tego, co się dokonywało. Burzyciele odrywali wielkie kawały budowli. Byli to w szczególności zwolennicy sekt w wielkiej liczbie, a z nimi odstępcy. Ludzie ci, wykonując swoją niszczycielską pracę, wydawali się postępować według pewnych wskazań i jakiejś zasady. Nosili białe fartuchy, obszyte niebieską wstążką i przyozdobione kieszeniami z kielniami przyczepionymi do pasa. Mieli szaty wszelkiego rodzaju. Byli pomiędzy nimi ludzie dostojni, wielcy i potężni, w mundurach i z krzyżami,
którzy jednak nie przykładali sami ręki do dzieła, lecz kielnią oznaczali na murach miejsca, które trzeba było zniszczyć. Z przerażeniem ujrzałam wśród nich także katolickich kapłanów. Zburzono już całą wewnętrzną część kościoła. Stało tam jeszcze tylko prezbiterium z Najświętszym Sakramentem. Kościół świętego Piotra był zniszczony z wyjątkiem prezbiterium i głównego ołtarza. Widziałam znowu atakujących i burzących kościół świętego Piotra. Zobaczyłam, że na końcu Maryja rozciągnęła płaszcz nad kościołem i nieprzyjaciele Boga zostali przepędzeni. Znowu miałam wizję tajnej sekty podkopującej ze wszystkich stron kościół świętego Piotra. Pracowali oni przy pomocy różnego rodzaju narzędzi i biegali to tu, to tam, unosząc ze sobą kamienie, które z niego oderwali. Musieli jedynie pozostawić ołtarz. Nie mogli go wynieść. Zobaczyłam, jak sprofanowano i skradziono obraz Maryi. Poskarżyłam się papieżowi. Pytałam go, jak może tolerować, że jest tylu kapłanów wśród burzących. Widziałam przy tej okazji, dlaczego kościół został zniesiony w Rzymie. To dlatego, że tam jest centrum świata i że wszystkie narody są z nim na różne sposoby związane. Zobaczyłam też, że Rzym stoi jak wyspa, jak skała pośrodku morza, gdy wszystko wokół niego obraca się w ruinę. Gdy patrzyłam na burzących, zachwycała mnie ich wielka zręczność. Posiadali wszelkiego rodzaju maszyny. Wszystko dokonywało się według pewnego planu. Nic nie waliło się samo, nie robili hałasu, na wszystko zwracali uwagę. Uciekali się do wszelkich rodzajów podstępów i kamienie wydawały się często znikać w ich rękach. Niektórzy z nich ponownie budowali. Niszczyli to, co było święte i wielkie, a to, co budowali, było próżne, puste i powierzchowne. Na przykład wynosili kamienie z ołtarza i budowali z nich schody wejściowe. Na tym kończy się wizja burzenia Kościoła Świętego. Osobiście myślę, a jest to tylko i wyłącznie mój prywatny pogląd i dlatego może być bardzo subiektywny, że gdyby żył w dzisiejszych czasach kardynał Wyszyński, na pewno zachowywałby się inaczej niż większość obecnych kościelnych hierarchów. Wizji Anny Katarzyny Emmerlich jest znacznie więcej, dlatego będą kolejne filmy na jej temat. Do wszystkich z Państwa, którym podoba się to, co robimy na naszym kanale, zwracam się z prośbą o danie łapki w górę i zasubskrybowanie kanału. Po zasubskrybowaniu kliknięcie w dzwoneczek spowoduje, że pojawi się dla subskrybentów informacja o nowym filmie na naszym kanale. Zostańcie z Bogiem.